Cześć, tu Capson. Dziś znajdujemy się w Giżycku. Postanowiliśmy nagrać lokal Istanbul Doner Kebab, ale większość ludzi, która rekomendowała nam to miejsce, nazywała to potocznie kebab obok Biedronki. Jeśli to oglądasz, to fajnie by było, jakbyś zostawił łapkę w górę. Filmik poniesie się dalej, dotrze do większej ilości ludzi, a przecież o to właśnie chodzi. Dzięki! Recenzowany przeze mnie lokal okazuje się być najpopularniejszym miejscem według Google'a. Na notę 4.0 składa się 451 opinii, więc jak na kebabiarnię to już dosyć sporo. Gdy pisałem z kilkoma osobami z Giżycka, doszły do mnie informacje, że w sezonie lokal pęka w szwach. Czas na oczekiwania na zamówienie sięga nawet 1,5 godziny, więc nastawiłem się w tej kwestii pozytywnie, że może być to po prostu coś dobrego. 1,5 godziny to sporo, w tym czasie mogłoby zachcieć ci się skorzystać z toalety. No i pierwszy minus lokalu, bo takowej tam nie ma. Natomiast samo miejsce bardzo ładne, w nowoczesnym stylu, minimalistyczne, schludne i przyjemne. Złożyłem swoje zamówienie, a w tym czasie Albert poszedł wypłacić gotówkę z bankomatu. No bo w lokalu niestety nie można płacić kartą, no i to zaliczam jako drugi minus. Jeśli chodzi o zamówienie, to padło na kebab w bułce, na ostro za 10 zł. Nie wiem, czy tylko w tym momencie, czy jest tam tak na stałe, ale nie było możliwości wyboru kurczaka. Chciałem sobie przetestować dwa rodzaje mięsa, ale no trudno. To co widzicie na ekranach to klasyczna kula mocy, ale wizualnie pierwszy rzut oka. No i jak sięgam pamięcią, to jeszcze nie spotkałem się, żeby mięso było pokrojone w takie ruloniki i po pierwszym gryzie w zasadzie wizualnie też to widać. Stwierdziłem, że jest suche jak wiór, do tego mocno słone i nie było to nic przyjemnego. Mięso pokrojone w takie ruloniki zwiększa objętość zajmowanego obszaru, przez co wizualnie może sprawiać wrażenie, jakby było tego nie wiadomo ile, no ale w rzeczywistości jest trochę inaczej. No niemniej jednak myślę, że stosunek do warzyw to około 50:50, jak za 10 zł jest to spoko wynik. Warzywa, kapusta czerwona, pomidor, ogórek, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, było poprawnie. Sos, tutaj ciekawa sprawa, bo przy składaniu zamówienia pani pyta jaki sos i gdy powiedziałem, że coś ostrego, to w odpowiedzi zwrotnej usłyszałem, czy może to być ostry czosnek. No mówię, ok, myślałem, że będzie to coś w rodzaju mieszanki jakiegoś ostrego sosu z czosnkowym, bo zazwyczaj tak się podaje. No ale tutaj dostaliśmy sam jakiś sos łagodny, jogurtowy, taki posypany przyprawą i była to ostra papryka. Połączenie słabe, jakby przemieszać ten pierwszy sos z tą papryką, z tą przyprawą, to jeszcze by to miało jakiś sens, no ale w takiej konfiguracji, umówmy się, kilka szczyp po całym kebabie sprawiło, że z godziny po jedzeniu czułem jakby posmak, jakbym jadł, nie wiem, samą przyprawę, to było bardzo nieprzyjemne. Bułka cienka, chrupiąca, bez zastrzeżeń, jak nazwa lokalu może nawiązywać do niemieckich doner kebabów, to i mi się wydaje, że tak kojarzy się przez tę bułkę, bo jak byłem tam 2 razy w Niemczech, to właśnie coś podobnego jadłem, także tutaj nazwa nie kłamie. No ale zawartość w środku oprócz bułki słabo. Podsumowując, niestety minusów jest zdecydowanie więcej niż plusów. Tak jak wspominałem, niesamowity posmak, niesmak pozostał po jedzeniu. Przez jakiś czas jeszcze ciężko było się pozbyć tego uczucia, także tutaj no bardzo słabo, 2 na 10. Jest to niestety jeden z gorszych kebabów, jakie jadłem w całej tej swojej YouTube'owej karierze. Zapraszam na Instagram Kepsi Kamikadze i Facebook.com Kepson Poland. Pozdrawiam, cześć!